Oczywiście Dopem to jest miejsce, w którym uczymy, spotykamy się, praktycznie robiąc firmy. Przyjeżdżają młodzi ludzie z Polski, młodzi firmowcy, adepci, aspiranci i z zagranicy. Poznają się tutaj wzajemnie, realizują filmy za pomocą najnowocześniejszego sprzętu. So you captured it pretty well before. So it's a moment of everything's all right, and then this is other person that takes over. To jest super fajna atmosfera, są super fajni ludzie, młodzi i to jest tak, że oczywiście my im coś tam dajemy, pokazując filmy, robiąc jakieś tam warsztaty, czy dyskutując o filmach, ale oczywiście też sobie coś tam zabieramy, nie? Znajdujemy się na planie filmu 3D. Kontakt z takimi, powiedzmy, mistrzami zawodu, jak Idziak, Rybczyński. Po prostu wtedy siedzę, nie gadam jak teraz bez sensu, tylko słucham, bo oni mają coś do powiedzenia i to, co mówią, ma sens i to może mnie nauczyć. Architektura filmu czy widowiska audiowizualnego współczesnego jest dużo bogatsza niż zakresy zawodów, których młodzi ludzie uczą się w szkołach filmowych. Na przykład brakuje tego, o co my bardzo dbamy tutaj na warsztatach. Brakuje takiego miejsca, gdzie byłaby współpraca artysty i programisty. Takie miejsca jak Film Spring Open to są miejsca, w którym to można praktycznie przetestować. Wiadomo, że mówi się dużo o interaktywności w filmie, ale tak naprawdę nikt nie wie, co to znaczy, jak to ma wyglądać. I wymyśliliśmy pomysł właśnie takiego warsztatu, gdzie filmowcy zrobią grę przygodową, właśnie malutki fragment gry technikami filmowymi. W zależności od tego, jakie wybory widz dokona w pierwszej scenie, przechodzimy do sceny w barze, która jest zależna od tej wcześniejszej i kończy się 7 różnymi zakończeniami, zależnymi od wcześniejszych wyborów widza. Choice for to try and get to break into film, because you know if you're good, people are going to notice you, you know, and I'd like to be a part of Film Spring as much as I can in the future, you know, and if I can't make it, then I would hopefully send some guys along that can help out. Well, when Gosha told me about Film Spring Open, it really made me think there obviously could be crossover between what we're doing in feature films and kind of the experiments and stuff that the opportunities that Film Spring Open is giving. Next year I'd love to come back with some filmmakers and actually maybe participate in some way or have them participate. Czuję się zafascynowany urokiem i pełną mobilizacją, bo ludzi sztuki filmowej dzisiaj, których tutaj zobaczyłem, to naprawdę jest ogrom, a to jest budujące na przyszłość. To jest niesamowite, że ci ludzie, którzy aspirują, żeby być zawodowcami w przemyśle audiowizualnym, mają szansę pracować z najlepszymi, mają szansę poznać najnowsze techniki, ale fizycznie dotknąć też tego sprzętu, zobaczyć, jakie on daje możliwości, nauczyć się, jak go używać, a z drugiej strony uczą się czegoś więcej, czyli tego, że najważniejsza jest kreacja, myślenie, pomysł, a sprzęt jest już tylko i wyłącznie narzędziem, on się tak szybko zmienia. No, mam nadzieję, że i my z naszą Silesia Film będziemy mogli się włączyć w organizację Spring Open. And look back here and you can't believe what you're seeing, and then look at him, he's your mate. It's like, are you seeing what I'm seeing? So we start whenever you're ready. Rolling. Beautiful. Sorry? The view is beautiful. Yeah. Just like you. I'm sorry. You know, I often find that amongst filmmakers there's a lovely quality, but this is pretty much as good as it gets. I think it's a really beautiful gathering. It's a very, very close-knit community that once you're in, you know, you look after the other people, and it's like a second family. Przede wszystkim wykłady mnie interesują, spotkania z twórcami. Ja nie lubię takiej kamery przybitej, no. Wolę po prostu kamerę pracującą. Po prostu zęby bolą, jak czasami ten kolor w kamerze się jednak włączał tam na podglądzie, to wszystkich aż po prostu trzepotało tam na. No będę siedział i będę mówił, wierzę, że mi się uda, wierzę, że mi się uda. Musisz wiedzieć, że ci się uda. No ale to już jakby od ciebie zależy tak naprawdę właściwie, nie? Ty możesz pokazać tylko fragment, tu nie chodzi o to, żeby pokazywać cały film. Nawet to nie chodzi o prawo pomyłki, bo to nie chodzi o pomyłkę, tylko o, kurczę, takie szukanie
czegoś jeszcze więcej. Do niektórych źródeł finansowania dostęp macie sami jako twórcy, a do niektórych źródeł finansowania musicie aplikować wspólnie z producentem. No i zobaczymy, co będę w stanie opowiedzieć, jak wy długo wytrzymacie. Nikt nie czeka na wasze filmy, w związku z tym ja mam dla was inny komunikat. Wszyscy czekają na wasze teledyski. Także myślę, że powinniście próbować. To nie jest tak, że to są technologie poza waszym zasięgiem. Właśnie nie. O, fajne. Niezwykła robota, bo to nie był film, to było, jakbym powiedział, bardziej pasowało to pod wydarzenie sportowe. Pierwszego dnia mieliśmy kilkanaście kamer i kilkadziesiąt osób na planie. I było to wielkie wyzwanie, ale chyba się udało. Wiadomo, człowiek trafiony łukiem jakby umiera. Będę po nogach. Chyba, że dostał po nodze, no to wtedy nie biega. Praca z filmowcami była dla nas bardzo nowym, dziwnym trochę przeżyciem. Operatorzy na miejsca! Nie. Było więcej osób kręcących niż graczy, co się bardzo rzadko zdarza. Ale była bardzo fajna atmosfera. Akcja! Robimy parodię filmów Polańskiego, Hasa i kogo? Kubricka. I Kubricka. Ej, cisza, będzie ujęcie. Mamy w zespole dwie rewelacyjne osoby, na których oparty jest właściwie cały pomysł. No jedna z tych osób to Andrzej Waluk, najlepszy stereografer w Polsce. A drugą osobą, na której jakby spoczywa nasz pomysł, jest Marian Folga, jeden z najlepszych body painterów w Polsce. Nie bójcie się tego mojego make-upu, tak naprawdę nic mi się nie stało, żyję i mam się dobrze, jestem bardzo zakochana, tak naprawdę. Więc przez ostatnie dwa dni jedyne co robimy, to szukamy lokacji po całym Krakowie. To trwa wszystko praktycznie cały czas, 24 godziny na dobę. Jestem już trochę zmęczony, tak troszkę. Na przykład mój operator, który kręci u mnie, teraz jest na zdjęciach jeszcze gdzieś indziej, nie? Więc cały czas coś się dzieje. Ile godzin materiału? 300 gigodanych, nie wiem ile to jest godzin. 300 plus 4. 8 godzin znowu, nie? 8 godzin? Może być 8. A Gatka to montuje od paru dni. Nie, od paru dni to się synchronizowało. Oczywiście chcemy, żeby to było pokazane atrakcyjnie, żeby tych wyborów było dość dużo, żeby była to większa interaktywność niż taka klasyczna interaktywność w filmie, która polega na wybraniu rozwiązania A lub B. Przyszłość będzie ewoluowała w kierunku jakiegoś nowego formatu widowiska filmowego. Już nie gry, ale też nie linearnej historii, gdzie siedzimy w kinie, oglądamy jakąś historię, tylko będziemy mogli decydować, co my chcemy oglądać. O takim widzu tutaj mówimy, a tym samym młodych filmowców przygotowujemy do tej nowej formy komunikacji, która niewątpliwie bardzo szybko nastąpi. Myślę, że to jest początek, to znaczy to są pierwsze koty za płoty, to jest pierwszy tego typu eksperyment. Chcemy wszyscy, żeby w przyszłym roku ten Game Jam obejmował więcej niż jeden projekt, żebyśmy spróbowali różnych podejść do tematu, żeby to się rozwijało. Dla obopólnych korzyści, mam nadzieję. Słyszysz?
dobra, to chyba wszystko.